Cześć. Witam na kanale Gotowy na Jutro. Dziś materiał z kategorii Zrób to sam. Mianowicie pokażę Wam, jak można wykonać palnik spirytusowy z dwóch puszek po napojach. Testowałem wiele rodzajów palników domowej roboty i uważam, że wybrałem najlepszy. W warunkach polowych do wykonania tego palnika będą konieczne dwie puszki po napojach i nóż. Aby uzyskać wyższą precyzję wykonania, pomocny będzie szpikulec oraz książka. Więc do dzieła. Zaczynamy od wycięcia dwóch jednakowych denek od puszek. Aby uzyskać odpowiednią precyzję cięcia, należy oprzeć ostrze np. o książkę i obracać dociśniętą puszkę do czasu, gdy powstanie odpowiednie wgłębienie. Układamy naciętą puszkę poziomo i zachowując odpowiednią ostrożność, naciskamy tak, aby pękła wzdłuż linii cięcia. Po wycięciu drugiego denka przystępujemy do moim zdaniem najtrudniejszej części budowy naszego palnika. Aby złożyć w całość palnik, należy rozszerzyć jedno denko tak, aby jego średnica umożliwiała wsunięcie drugiego do środka. Bardzo fajnym sposobem jest rozepchanie jednego denka przy pomocy innej puszki. Tak przygotowane denka przy odrobinie cierpliwości można złączyć, zsuwając je razem. Ze względu na szczelność takiego połączenia, podczas suwania należy w jednym denku przygotować otwór rozszczelniający. Kolejnym krokiem jest wykonanie otworów, którymi będą wydostawać się rozgrzane opary naszego paliwa. W tym celu można posłużyć się szpikulcem, śrubokrętem lub nawet pineską. Aby uruchomić nasz palnik, należy wcześniej odpowiednio ogrzać znajdujące się wewnątrz paliwo. Gdy opary będą już ciepłe i wytworzy się odpowiednie ciśnienie, odpalenie będzie bardzo proste. Aby do ogrzania nie marnować cennego gazu w zapalniczce, z puszki po piwie wykonałem stelaż do podgrzania palnika przy pomocy świeczki. Uwaga, po podgrzaniu palnik będzie bardzo gorący i łatwo się nim poparzyć. Pamiętajcie o odpowiednim zabezpieczeniu dłoni. Nasz palnik jest już gotowy do odpalenia. A teraz przystąpimy do klasycznego testu, który pozwoli nam porównać go z gotowym, testowanym wcześniej odpowiednikiem. Poddamy go próbie zagotowania 700 ml wody. Uwaga, czas start. Woda zagotowała się w 7 minut i 6 sekund. Wielkie dzięki i do zobaczenia.
Thank you.